proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś, proszę Państwa, zapraszam Państwa do świata fotografii i żeby jeszcze było ciekawiej, to materiał ten rejestrujemy w gabinecie okulistycznym, ale nie będziemy mówić absolutnie o żadnych problemach ze wzrokiem, a raczej o pasji, która od wielu lat jest pasją mojego rozmówcy, a gościem moim i Państwa jest pan doktor nauk medycznych, żeby nie było wątpliwości żadnych, Krzysztof Moskalski. Dzień dobry. Miłomi dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Panie Krzysztofie, to jest taki cykl, w którym ja staram się pokazać ludzi związanych z Częstochową, którzy mają fajne pasje, którzy robią coś ciekawego. I zawsze padają pytania, które są tak zwanymi pytaniami żelaznymi. Ja to nazywam przesłuchaniem. Więc pierw o tym, a potem o przyjemnościach. Częstochowianin? Tak, tak. Częstochowianin z urodzenia, z dziada pradziada. Z dziada pradziada. Mnie bardzo interesują korzenie mojego rozmówcy. Czy pan wie coś na temat tego dziadek, pradziadek, z czego mieli chleb, co robili? No głównie z opowiadań, ponieważ dziadkowie umarli, kiedy ja miałem kilka lat, także ja nawet nie pamiętam jakichś swoich tych wczesnych relacji z nimi. No zajęcia były różne, i rolnicy, i przedsiębiorcy, i medycy, tak? także myślę, że dosyć szeroki zakres zainteresowań zawodowych. Czyli to, że jest pan lekarzem, to jest obciążenie genetyczne. Genetyczne, tak, ale tutaj z tego najbliższego pokolenia, czyli tato był dentystą i wujek był dentystą. Aha. A tutaj okulistyka. Siostra jest dentystką, poszła w ślady taty. Aha, o proszę. Także jakaś ciągłość została zachowana. My się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o fotografii. I to jest jak gdyby pretekst mój, myśliłem sobie, bo jak zajrzałem do, taka jest Wikipedia, gdzie jest trochę informacji o panu. No i zobaczyłem ilość tych wystaw i odznaczenia, bardzo poważne odznaczenia, które pan otrzymał. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, środowisko fotografów w Częstochowie jest dość duże. Tak, bardzo tak, dużo ludzi fotografuje i to jest, ja się cieszę z tego, bo to jest fajna sprawa. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz, czy ta fotografia została dlatego, że pan podróżuje? Czy pan podróżuje dlatego, żeby robić zdjęcia? Myślę, że w tej chwili już podróżuję, żeby robić zdjęcia. Czyli staram się wybierać już jakieś takie kierunki, które mnie zainspirują. Z drugiej strony ja myślę, że nawet te małe podróże tutaj gdzieś wokół nas też dają inspirację. I też nieraz nawet nie mając aparatu fotograficznego, gdzieś sobie patrzę i mówię, o tutaj byłby fajny kadr, fajna sytuacja i tak dalej. Także już od pewnego czasu to myślenie... Zboczenie jest takie zawodowe. Tak, jest takie zawodowe, ale myślę, że to jest sympatyczne. I rzeczywiście inaczej człowiek postrzega świat, rzeczywistość, mając za sobą wiele powiedzmy, czy podróży, ale lat patrzenia przez obiektyw. Człowiek, architektura, pejzaż. Co byłoby na pierwszym miejscu? Ja mówię, że i mam się fotografią podróżniczą, dość szeroko pojętą. Z jednej strony można to odbierać jako taką dość trywialną dziedzinę, bardziej powiedzmy fotografię turystyczną, pstrykanie zdjęć gdzieś tam na wakacjach. Ale ja uważam, że jeśli poważnie traktujemy ten temat, fotografię podróżniczą, to staje się ta fotografia dużym wyzwaniem, ponieważ gdzieś jedziemy, mniej więcej mamy wyobrażenie tego, co zobaczymy, ale jednak rzeczywistość często nas zaskakuje i też stwarza pewne nowe sytuacje i wyzwania dla nas. Także w tej fotografii podróżniczej oczywiście zawiera się to, o czym pan powiedział, czyli pejzaż, architektura, ludzie, portret, makrofotografia, mikrofotografia i tak dalej. Wszystko po kolei. Czy fotoreportaż, bardzo często fotografia uliczna. I staram się dotknąć każdej z
tych dziedzin z mniejszym albo lepszym skutkiem, ale jest to wyzwanie i myślę, że inspiruje mnie też do jakiegoś rozwoju. Nie staram się zamykać w jakiejś wąskiej dziedzinie, tylko no, cały czas szukam czegoś. Wszechstronny wachlarz. Zwróciłem uwagę, że tych wystaw indywidualnych, które Pan organizuje, jest dużo. Przeciętnie na rok to są trzy. Przynajmniej trzy. Tak patrzymy, od 2006 roku jest tam informacja. Czy 2006 rok to jest początek tej fotografii, czy to jest... To już było wcześniej. To znaczy w latach młodości na pewno też były takie klasyczne przygody z druhem czy zenitem, prawda? Ale taka fotografia już powiedzmy bardziej rozwinięta, no to ja myślę, że od około 20 lat. Od około 20 lat. I te wystawy, o których Pan wspomniał, są to wystawy, ja bym to nazwał takie powiedzmy właśnie poznawcze, krajoznawcze, bardziej właśnie tutaj w obrębie pomieszczeń mojego gabinetu prezentuję bardziej takie fotografie poznawcze. Prezentuję i dalekie strony, i również bliskie. Kilka prezentacji było z naszej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No, pod hasłem zresztą nazwałem te klimaty, te wystawy Kraj Jurajski. Żyjemy w pięknym kraju jurajskim. Dokładnie. I rzeczywiście Ogrodzieniec, Bobolice, Mirów, Dolina Wiercicy, Złoty Potok, Olsztyn i tak dalej. I myślę, że tych prezentacji będzie przybywało. Są to nieduże wystawy, kilkanaście, 20 fotografii, ale no zachęcam też moich pacjentów w ten sposób do spojrzenia szerzej, że można też się zajmować fotografią i podziwiać też to, co nas otacza. Czy był taki moment w życiu, żeby zostawić leczenie pacjentów i tylko fotografować? Ja myślę, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Zresztą no, parę razy w roku udaje mi się w ramach jakiegoś pleneru, niekoniecznie powiedzmy wyjechać, ale często są jakieś warsztaty w okolicach organizowane, w których też chętnie biorę udział i chętnie uczę się od moich też profesjonalnych kolegów, także to stwarza nowe jakieś inspiracje. Jaki jest poziom fotografii wśród lekarzy? Bo Pan jest osobą, która w jakiś sposób skupia to środowisko medyczne wokół fotografii, bo to jest stowarzyszenie, co to jest? Organizacja, coś bliżej? Ja zainicjowałem w ramach naszej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie Międzynarodowe Salony Fotografii Artystycznej Lekarzy. Wcześniej wiedziałem i widziałem, że wielu moich kolegów, koleżanek z zapałem fotografuje i często słyszę takie, powiedzmy, komentarze, wiesz, ja to tak tylko na wakacjach, takie jakieś tam fotografie, na pewno to nic nie jest warte. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo uważam, że każdy, kto sięgnie po aparat i chce robić te zdjęcia, ma w sobie jakiś pierwiastek twórczy i to trzeba rozwijać. No i stąd się to wzięło i rzeczywiście w 2013 odbyła się pierwsza edycja, w tym roku będzie już siódma. No z pewnymi obawami podszedłem do tematu, bo szukałem też w internecie, no gdziekolwiek, czy odbywają się takie imprezy, zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym. Jest kilka konkursów dla lekarzy organizowanych przez inne izby lekarskie, między innymi Izbę Lubelską, Łódzką, Katowicką, ale one są, powiedzmy, jakby dla swoich członków izb lekarskich w Polsce. Natomiast ja tak troszkę ryzykownie poszedłem szerzej, no i okazało się, że no chyba był to strzał w dziesiątkę, bo okazuje się, że na świecie jest wielu lekarzy fotografujących. Już na pierwszy konkurs przysłali swoje fotografie lekarze z zagranicy i co ciekawe, już na pierwszy konkurs, bo wśród nagrodzonych znaleźli się również i koledzy z zagranicy i na
pierwszym kongresie już mieliśmy kolegę z zagranicy, kolegę z Czech, profesora anestezjologa, który specjalnie przyjechał od swojej nagrody. Proszę. I tak to ma miejsce już jakby tradycyjnie w każdej edycji. I przejdę do ostatniej edycji, do 6. salonu. Tutaj już mieliśmy swoisty rekord, bo około 100 uczestników. W sumie we wszystkich salonach to już jest około 30 krajów z różnych kontynentów. Na 33 nagrody 17 pojechało za granicę. Główna nagroda Grand Prix, zdobył ją dr João Taborda z Lizbony. Okazało się, że pan dr Taborda jest uznanym fotografikiem na arenach fotograficznych międzynarodowych. Ma ponad 100 złotych medali zdobytych w międzynarodowych konkursach. I powiedzmy, no taki konkurs mógłby się dla niego wydawać jakimś prowincjonalnym konkursem, ale powiedział mi w rozmowie, że nie ma siły, on musi przyjechać do Częstochowy na jeden dzień po to trofeum, bo zdobył Grand Prix. Zresztą piękną statuetkę co roku wytwarzaną przez naszego mistrza Mariusza Chrząstka. Każdego roku jest inna. I był zachwycony z tą statuetką. Ja mu powiedziałem na gali wręczenia nagród, że jest dwóch słynnych Portugalczyków, którzy otrzymali statuetkę autorstwa mistrza Chrząstka. Pierwszym to jest dr Taborda, a drugim to jest Cristiano Ronaldo, który też dostał właśnie statuetkę częstochowianina za strzelenie 500. gola w barwach swojego klubu. Także są to bardzo, bardzo sympatyczne relacje. Zresztą bardzo duża grupa, to też był swoisty rekord, bo grupa 12 lekarzy z Włoch wzięła udział w tej ostatniej edycji, blisko 10 lekarzy z Węgier. A proszę mi powiedzieć, no bo skoro konkurs, to jury, prawda? Tak, tak. I to też jury jest wyłaniane spośród lekarzy, czy jury nie. niezależne? Jury jest, no można powiedzieć, w pełni profesjonalne. My od pierwszej edycji mamy patronat głównej organizacji fotograficznej w Polsce, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, którego prezes pan Mieczysław Cybulski jest przewodniczącym jury i jest też osoba kolejna z fotoklubu i ja, jest trzyosobowe jury. Ponadto od trzeciej edycji mamy patronat Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej. To jest z kolei największa organizacja fotograficzna świata. I tu też jest ciekawa historia. No oni jakby docenili ten potencjał artystyczny, który drzemie w lekarzach. I nawet była taka sympatyczna sytuacja i dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo pewnego dnia zadzwonił do mnie prezydent tej federacji. Proszę. I pogratulował pomysłu, pogratulował tej idei, powiedział, że rzeczywiście oni w swoich strukturach mają wielu lekarzy i nawet zaproponował w rozmowie ze mną, że wspólnie musimy pomyśleć nad stworzeniem takiego klubu, międzynarodowego klubu lekarzy fotografujących w strukturach FIAP-u. A FIAP, no można powiedzieć, to jest taka piłkarska FIFA. Także, także w tym temacie bardzo poważna organizacja i chyba byłaby to jakaś, czyli pierwszy klub zrzeszający fotografów tej samej profesji. Super. Można powiedzieć, że na zewnątrz nie za dużo słychać, jeżeli chodzi o... No bo jednak jest to w jakiś sposób zamknięte dla tylko dla jednej medyków profesji, prawda? Natomiast no, słyszę takie rzeczy, to serce się cieszy i buduje. To gratuluję, że to idzie w takim kierunku dobrym. Ja bym chciał jeszcze wrócić do fotografii, bo ja zauważyłem jedną rzecz, że w pana wystawach bardzo często pan obiera egzotyczne kraje, że jeżeli byśmy spojrzeli na tą plejadę tych wystaw, a ich było bardzo dużo, no to tam jest dużo Azji, dużo, to jest jakaś taka słabość do tego kierunku podróżowania? Myślę, że tak. Zresztą Azja, Daleki Wschód, można powiedzieć, że jest stosunkowo łatwa do podróżowania i chyba też tańsza niż inne kierunki. Także na pewno to też w jakichś momentach odgrywało rolę.
Część z tych podróży jest zwykle jakby przy okazji moich wyjazdów na konferencje międzynarodowe. Czyli wykorzystuje Pan jak gdyby fakt, że jedzie Pan tak. zawodowo na jakiś kongres czy na coś, a przy okazji... Tak, po drodze zawsze staram się wziąć trochę urlopu więcej i przy okazji gdzieś tam z aparatem ruszam, żeby poznać bliżej czy ten kraj, jego mieszkańców i wtedy też na pewno są jakieś nowe inspiracje. Ja bym chciał zapytać w ogóle o bezpieczeństwo w tych podróżach, bo to jest tak, że człowiek wypuszcza się z aparatem. Ten aparat bardzo często, gęsto jest jednak dla szemranego towarzystwa niezłym kąskiem. Przykłady można mnożyć, bo wielu moich znajomych straciło sprzęt właśnie gdzieś będąc na wyjeździe, to został zerwany, skradziony, czy w przeróżny sposób. Pan jak gdyby zawsze z obstawą, z kimś, czy taki samotny biały żagiel? No więc właśnie, trzeba zawsze pomyśleć również o tym aspekcie wyjazdu i nie prowokować takich sytuacji. Nie kusić, dokładnie. Zwykle jestem w jakiejś grupce, bo nie lubię sam podróżować. I z reguły z jakimś miejscowym przewodnikiem, przynajmniej większość czasu. Od niego też można uzyskać wskazówki, kiedy i gdzie w wolnym czasie można wyjść. I jak do tej pory odpukać nie miałem jakichś sytuacji, powiedzmy, takich kryzysowych. Poza tym też myślę, że też odpowiednio trzeba przygotować się ze sprzętem, w tym sensie, żeby sprzętem też nie prowokować. Ja na przykład na szyi nie mam oryginalnego paska z napisem firmy czy modelu aparaty, tylko jakiś tam taki paseczek. Niekiedy zdarza mi się, że zaklejam w ogóle na aparacie logo firmy, czy tam gdzieś jeszcze taśmą coś obkleję, żeby on tak wyglądał niepozornie, że może jakiś uszkodzony i tak dalej. I myślę, że to też ma pewne znaczenie. I też staram się nie nosić dużo sprzętu ze sobą, obiektyw raczej gdzieś w kieszeni, nie powiedzmy obwiesić się obiektywami, no bo to też od razu widać, co się a dzieje. A jak zawodowiec, to na pewno ma drogi sprzęt, można... Tak, poza tym też kwestia bezpieczeństwa w innym aspekcie, no bo powiedzmy egzotyczne kraje i często postrzegamy je właśnie w ten sposób, że tam jest bardzo niebezpiecznie. Myślę, że tego typu stereotypy są wykreowane przez mass media, a jadąc na miejsce najczęściej mam bardzo miłe rozczarowanie. Takim powiedzmy ostatnim przykładem to jest sytuacja, kiedy pojechałem do kraju, który nam się kojarzy ze wszystkim co najgorsze. Bieda, nędza, kataklizmy. Bangladesz. Uważam, że to był do tej pory jeden z moich najfajniejszych kierunków ze względu na przesympatycznych ludzi. I do tego to jest raj dla fotografów, bo zwykle jadąc już, zwłaszcza na jakieś utarte szlaki turystyczne, mamy w momencie robienia zdjęć no picture albo $1. A tutaj wręcz przeciwnie. Oni się pchali przed obiektyw, jeszcze wołali kolegę, chodź pan to nam zdjęcie zrobi. Także były to bardzo sympatyczne sytuacje. Poza tym w tym kraju w wielu miejscach rzeczywiście jest biednie, ale nędzy ja nie widziałem. Ludzie żyją bardzo godnie, z uśmiechem na twarzy mimo tych ciężkich warunków. Tam można było z nimi porozmawiać na te tematy, ale mimo problemów oni bardzo optymistycznie patrzą na życie, na swoją przyszłość. Poza tym też bardzo takim miłym i dla oka zaskoczeniem były kobiety, które mimo tego jakby marazmu wokół, bo tam rzeczywiście dużo tych domów z blachy falistej, dużo jest kurzu, pyłu, ponieważ to jest kraj w wielkiej części położony w delcie Gangesu, czyli gleba ilasta, tam wszystko jest takie szaro-brązowe. Ale kobiety zawsze wszędzie, na wsiach, w mieście, pięknie ubrane w te swoje stroje narodowe, czyściutkie, makijaż, fryzura, jakieś tam przypineczki, to samo dzieci. Także widać było tą estetykę w takim kraju, który nam by się z tym nie kojarzył. Wróćmy do podwórka, jedno z ostatnich żelaznych pytań. Jaki jest Pana stosunek do Częstochowy? Jak Pan postrzega to miasto? No ja postrzegam bardzo pozytywnie.
I też często powtarzam, bo nieraz zadane jest mi pytanie, co najbardziej lubię w swoich podróżach. Powroty do Częstochowy, powroty do domu, do gniazda swojego. Także tutaj rodzinnie jesteśmy zżyci szeroką rodziną z tym miastem i no w sumie nie wyobrażam sobie, żebym mógł gdzieś indziej mieszkać i cieszyć się, powiedzmy, życiem tak jak tutaj w Częstochowie. Każdego swojego rozmówcę proszę na zasadzie takiego łańcuszka o zaproponowanie jakiegoś rozmówczyni, z kim ewentualnie mógłbym porozmawiać, jakimś ciekawy człowiek. No myślę, że takich ludzi jest wielu, zwłaszcza jeśli chodzi o fotografię. Tu wspomniał pan wcześniej, że rzeczywiście Częstochowa ma duży potencjał. Mm-hmm. Mamy w zasadzie no, 3 poważne konkursy międzynarodowe. Szykuje się 4. Czy Licyber Foto Sławka Jodłowskiego, Martwa Natura Janusza Mielczarka. Rozmawiałem. Chyba w tym roku będzie pierwsza edycja konkursu fotografii ulicznej, którą organizuje Adam Markowski. Rozmawiamy. No więc właśnie, także myślę, że to są ci czołowi animatorzy ruchu fotograficznego, ale jest wiele ciekawych członków fotoklubu jurajskiego. Myślę, że spośród nich na pewno byśmy znaleźli ciekawych rozmówców, na przykład koleżanki Małgosia Kozakowska czy Alta Leszczyńska. Rozmawiałem. No właśnie. Także no, sądzę, że temat dalej trzeba drążyć pośród członków jurajskiego fotoklubu. Proszę, Jarek Dumański, nie rozmawiałem. No właśnie, polecam. Bardzo, tak? Bardzo fajny człowiek. Zresztą teraz będzie miał bardzo ciekawą wystawę w Kościele Ewangelickim. Teraz w tych dniach, w ten weekend. Także zapraszam na pewno do odwiedzenia, chociaż to nie uczestniczę organizacyjnie, ale można się spodziewać, że będzie bardzo ciekawa wystawa. Poza tym Jarek też organizuje wiele ciekawych imprez, chociażby fotograficzne spacery po Częstochowie. Też bardzo ciekawa inicjatywa. Także myślę, że mamy następnego kandydata. Super. Panie Krzysztofie, na koniec czego życzyć? Dobrego światła. Fotografii w życiu. Dobrze, to w takim razie życzę dobrego światła w fotografii i w życiu. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa był, i powtórzę to, bo tak też zacząłem, doktor nauk medycznych, pan Krzysztof Muskalski, no, który o świetle wie bardzo dużo, ponieważ jakby nie patrzeć, jest okulistą. Bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę. Możemy do tamtej kamery pomachać. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dobrego światła dla Was również. No.